Licząca się już w świecie największa w Polsce firma budowlana. Nowoczesne biura centrali mieszczą się w samym centrum Warszawy. Budimex budował dotychczas w 23 krajach, zatrudniając dziesiątki tysięcy specjalistów. Obecnie pracuje za granicą 2000 ludzi, w kraju, w całym holdingu 2006, a w centrali jedynie 150 osób. 98 z nich ma za sobą staż pracy powyżej 5 lat, a 80% posiada wyższe wykształcenie. Budimex zrealizował ponad 2000 kontraktów na 3 kontynentach. W dawnej Czechosłowacji budował m.in. elektrownię, systemy wodne, 2 elewatory zbożowe, hotele. Węgry. Zbudowana przez Budimex cukrownia w Hajdúsági przerabia dziś 6000 ton buraków na dobę. W byłej NRD całe systemy energetyczne. Rozbudowywał fabryki, stawiał imponujące hale wystawowe na terenie Targów Lipskich. W Libii od meczetów po elektrownie i osiedla mieszkaniowe. Bez względu na sytuacje polityczne, słowo Budimex na trwałe wpisało się w historię tego kraju. W Iranie Budimex uczestniczył w realizacji elektrowni w Isfahanie i Ramina. W Sudanie wykonano roboty budowlane przy wznoszeniu elektrowni w Chartumie. W Iraku mówiono, że sadzimy tu życie. W krainie zwanej niegdyś Mezopotamią kanały irygacyjne zamieniły pustynne obszary w uprawne pola. Były Związek Radziecki. Na miarę możliwości tamtych czasów to, co budowano, przynosi do dziś chlubę naszym budowniczym. Od lotniska Szeremietiewo poprzez reprezentacyjne biurowce RWPG i trudne prace konserwatorskie. W dawnej RFN zbudował Budimex szereg nowoczesnych biurowców i budynków mieszkalnych, a nie był to dla nas kraj łatwej konkurencji. W 1992 roku w ramach przemian gospodarczo-politycznych w Polsce Budimex został sprywatyzowany. W 3 lata później akcje firmy trafiły na giełdę. Już pierwsze notowania w 1995 roku były wyższe od ceny emisyjnej o 35%. O ich atrakcyjności świadczą dni, kiedy obrót akcjami Budimexu przekraczał 25% ogólnych obrotów giełdy. Wśród firm wchodzących w skład budimexowskiego holdingu, samodzielnych, ale zależnych kapitałowo od Budimexu, warto wymienić Budimex Projekt, zajmujący się kompleksowym projektowaniem usług budowlanych. Drugą liczącą się firmą jest Budimex Soft, ukierunkowana na komputeryzację, serwis i pośrednictwo w handlu komputerami. W ramach właściwie koncernu, jakim jest już dziś Budimex, znalazły się najprzeróżniejsze firmy i agendy, na przykład sieć sklepów z odzieżą jeansową Edyta. Pokazy mody odbywają się nawet za granicą. Salon odnowy biologicznej w samym centrum Warszawy. Nad morzem ośrodek wczasowy w Juracie i pięknie położony na Pojezierzu Mazurskim ośrodek wczasowy dysponujący luksusowymi domkami kempingowymi. Od 5 już lat Budimex wspiera naszą tutaj działalność na Powązkach w odnowie co najcenniejszych pomników tego pierwszego cmentarza Polaków, gdzie odnotowane jest 200 lat historii miasta i historii narodu. Nie chciałbym użyć słowa sponsor, bowiem nienawidzę paskudzenia języka. Dlatego Budimex nazwę dobrodziejem naszym, z dyrektorem Tuderkiem na czele. A robi on tak dlaczego? Dlatego, że pamięta o starym polskim przysłowiu, które jest wypisane nad starym cmentarzem zakopanym. Ojczyzna to ziemia i groby. Naród, tracąc pamięć o przeszłości, traci życie. W walce o zyski Budimexowi nie są obce i cele społeczne. Prowadzi akcje charytatywne i wspomagające. W Ostaszkowie ufundował tablice upamiętniające mord katyński. W Moskwie na cmentarzu Dońskim wystawił grób zmarłemu w więzieniu ostatniemu dowódcy AK generałowi Okulickiemu i ministrowi Jasiukowiczowi.
Piękną kartą w społecznej działalności Budimexu jest wkład w renowację słynnego, owianego zakazaną legendą cmentarza na Rossie oraz udział w renowacji i przywróceniu do dawnej świetności miłemu sercu każdego Polaka dworku rodziny Mickiewiczów w Nowogródku. Jedną z ostatnich akcji jest wspieranie moskiewskiej Polonii odbudowującej kościół na Małej Gruzińskiej.